Jak długo już morsujecie? Ja od 3 lat. Ja już 9 rok. Mhm. Podobno poznaliście się morsując. Tak. Tak, dokładnie tak. I już jesteśmy od 3 miesięcy po ślubie. Po ślubie, tak, tak. Obrączkowani dokładnie. Tak, morsowanie nas połączyło, no i tak już tak, morsujemy teraz razem, tak. Wcześniej osobno. A co wam daje morsowanie? Ogólnie radość, to, że możemy poznać wielu wspaniałych ludzi. Możemy się spotkać z nimi, porozmawiać. Różne doznania nowe można. Jesteśmy zdrowi. Tak. Nowe wyzwania, co roku co innego. Nie tylko same zanurzenia, ale i inne różne atrakcje, właśnie typu kąpiele w wodospadach górskich, w morzu, różnego typu atrakcje, co sobie nam. Czy nawet nacieranie się śniegiem, samo to daje nam. Wydostanie się endorfin, tak, z człowieka. Mhm. Także to jest... A tu dlaczego przyjechaliście? Bo bardzo lubimy morze. Jest nasza pierwsza chyba kąpiel w tym roku w morzu. Tak. No bo tak normalnie się kąpiecie w jeziorze Miedwie, tak, koło Stargardu, tak? Dokładnie tak. Ja jestem 8 raz tutaj już, czyli od samego początku. Pierwszy mój raz był w 2014, dlatego kontynuuję to, tak jakby tą tradycję morsową. Właśnie w Świnoujściu, bo to był mój pierwszy wyjazd, także bardzo, bardzo sobie cenię. Inwestycja w stroje? Oczywiście tak, jest. Jak najbardziej. Tak, przygotowania były pełną parą. Tak, tak. To dzisiaj mikołajkowe, tak, wiadomo, tak. Klubowe to klubowe, także my jesteśmy tutaj z wartą grupą wyjazdową zawsze. Od 30 do 50 osób standardowo wyjeżdżamy i bawimy się świetnie. Chorujecie? Nie, na szczęście nie. Czyli co? Czyli kąpiel w zimnej wodzie hartuje ciało. Tak, jak zdrowia doda, tak. Zimna woda, zdrowia doda. O, jak to dziękuję. I jak dzisiejsza kąpiel? Jest ekstra, warunki są jak zawsze. Super, naprawdę. Kąpiel w morzu to jest rewelacja. Jeszcze ten śnieżek to jest fantastyczne. Zrobił atmosferę, tak? Ja oczywiście, że tak. Długo byliście w wodzie? Około 8 minut. A jaka temperatura? Szczerze mówiąc nie wiemy, ale było ilu? 5? Może mniej? No, znaczy jeśli śnieg pada i jest mróz, to chyba zimno. Rozumiem, czyli co? Powietrze jest zimniejsze od wody, tak? Czyli de facto woda jest, sprawia wrażenie cieplejsze. Dokładnie tak. Więc najlepiej byśmy nie wychodzili, ale żeby nie przemarznąć, no to musimy już wyjść.